Puh. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, kliknij w ten czerwony przycisk subskrybuj, następnie w dzwoneczek, który obok niego jest, aby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków. Dla ciebie to dosłownie chwila, a mi to bardzo pomaga. Więc mam nadzieję, że to zrobisz. Trzymaj się, miłego oglądania. Siemano, witajcie, tutaj Wojan i dzisiaj będziemy sobie unboxować kolejną paczkę od Scrummy. O tak, jak widzicie, jest znacznie większa niż poprzednia i zapewne są tam jeszcze bardziej ciekawe rzeczy, więc już was zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałem powiedzieć, że jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, w których będę unboxować różne przeróżne słodycze, zostawcie łapkę w górę, aby zmotywować Scrummy, żeby znowu mi coś wysłali. Powiedzmy 4000 łapek w górę to gwarancja, że będzie kolejny odcinek z unboxowania paczki, w której są naprawdę ciekawe rzeczy. Może kolejny lizak z dziwną rzeczą w środku. Zobaczymy. Oczywiście chciałbym podziękować tutaj Scrummy za wysłanie mi tej paczki. Link do nich macie na dole w pierwszej linii opisu. Mają ogromny wybór przeróżnych słodyczy. Jeżeli chcecie jakieś tam osobie wysłać jakiś prezent, coś słodkości lub sobie po prostu coś kupić, znajdziecie tam wszystko. Jest ogromny wybór. Są nawet lizaki, w których jest zatopiony prawdziwy skorpion, którego jadłem. Wystarczy tylko zajrzeć na stronę. No, więc bez przedłużania możemy otwierać to coś. To coś. Tak jak w poprzedniej paczce, mamy tutaj podziękowanie wraz z naklejką. Ten sam konkurs co ostatnio. Możecie sobie tam przeczytać, o co w nim chodzi. A w środku znowu mamy pełno, dosłownie pełno, śmiesznych pianek. One wyglądają jak te, które się je. Wiecie, o co chodzi. One nie są do jedzenia, Trojan. Wysypiemy sobie to wszystko. Ale jaja. Wow, zobaczcie. Ale się tutaj dymu narobiło. O kurde. Ej, ale to jest ciężkie. Patrzcie, co my tutaj mamy. Największa żelkowa dżdżownica na świecie. Ale będzie unboxing. Mamy tutaj jeszcze jedną rzecz. Są to fasolki wszystkich smaków. O kurde, już się boję. O jejku. Myślę, że najpierw zajmiemy się tą tutaj rzeczą, czyli największą żelkową glizdą. Jaki byk. Z tego co wiem, ona chyba z kilogram waży. O kurczę. Można normalnie sobie bica nią ćwiczyć. O shit. Patrzcie, taka długa, taka. Normalnie można z niej lasso zrobić. Faktycznie ma około kilograma. Ale dobra. Kurczę, znając mnie, ja ją chyba całą zjem. Nie no, żartuję, w życiu takiej bym nie zjadł. Możecie napisać w komentarzu, czy zjedlibyście coś takiego. Nie wiem, czy to widać, ale jest bardzo uśmiechnięta. Chyba niezbyt, bo jem właśnie jej tyłek. Siema. Jak widzicie, ma ona dwa kolory. Jak na razie tylko spróbowałem ten. Nie wiem, jaki to jest smak, ale dobry. Teraz zjemy sobie jej głowę. Głowa ma inny smak, ale też dobry. Nie wiem, co ja z tym zrobię. Mogę sobie takie korale założyć normalnie. Nie, ja już nie mogę więcej. Środka jest taka bardziej czarna. Spróbujemy ją tak. Można ćwiczyć normalnie. Jak sprężyna jest. Jeżeli ktoś jest bardzo głodny, może sobie taką glizdę zjeść. Jak najbardziej polecam. Oj, nie wiem, co ja bym zrobił w łazience, gdybym ją całą zjadł. Tydzień bym nie wychodził. Dam wam takie małe porównanie. Mój nadgarstek, a to bardzo podobne. Nie, ale bardzo fajna rzecz, jeżeli chcecie sobie zrobić jakąś imprezę na przykład i możesz pokroić sobie coś takiego na takie małe kawałeczki z kolegami czy koleżankami sobie zjeść. Ja już mam dość. Ja już nie mogę. Spokojnie, to jeszcze nie koniec. Teraz mamy coś takiego. Jeszcze nigdy tego nie jadłem. To będzie mój pierwszy raz. Oczywiście teraz nie zjem wszystkiego. Planuję sobie zostawić je na odcinek z moją kuzynką. Jeżeli chcielibyście taki odcinek, w którym z kuzynką jedlibyśmy te przepyszne fasolki wszystkich smaków, zostawcie pod tym odcinkiem oczywiście łapkę w górę. O nie. Z tego co widzę, są tutaj nowe smaki. Tutaj pisze Nev. New. Jest to smak zepsutego mleka i martwej ryby. Nie wiem, jak oni zrobili smak martwej ryby. Dobra, więc najpierw spróbujemy sobie tą białą. Czyli to może być właśnie zepsute mleko lub kokonat, czyli orzech kokosowy. Boję się. Próbujemy. Mleko. Nie zjem tego. Albo? Czekaj, czekaj. Ewidentnie zepsute mleko. Nie, tego bym nie zjadł. Nie wymagajcie tego ode mnie. Ale mam teraz posmak niedobry. Co za pech. Musiałem akurat wybrać złe. Okej, weźmiemy sobie niebieski teraz kolor. Jest to smak pasta do zębów i chyba jagoda. Wow, wow, spadło. Chyba jagoda, nie jestem pewny. Dobrze, więc żremy.
Nie mogę określić. Dobre jest, ale jagody w tym nie czuję. To jest chyba pasta do zębów, ale dobra. Nie no, nie narzekam. Dobra była. O nie, czy to jest to? Mamy teraz taką brązową fasolkę. Jest to albo czekoladowy pudding, albo karma dla psa. Spróbujemy sobie, co tam pieski lubią. Kurde, znowu niedobre. Ale zjemy. Nie, nie zjemy. Nienawidzę takich rzeczy. Coś czuję, że kiedy będziemy jeść to z moją kuzynką, będziemy naprawdę świetnie się bawić. Ja oczywiście pewnie wszystkie złe wylosuję. Okej, teraz kolor zielony. Smak trawy i limonka. Nie ma jakiegoś takiego specjalnego zapachu. Limonka. Jest, wreszcie coś dobrego. Dobrze, więc teraz weźmiemy sobie... Okej, mam smak zdechłej ryby lub koktajlu bananowo-truskawkowego. Zdechła ryba, coś czuję, że będzie. Jeszcze nie. Jeszcze nie zgryzę. Cyckając, żadnego smaku nie ma. Tak tylko powiem. Znowu niedobra. Zdechła ryba. Nigdy nie jadłem zdechłej ryby, więc dziwnie to smakuje. Ale to jest niedobre. To było jak na razie najgorsze. Nie jestem szczęściarzem. Zawsze trafię na coś niedobrego. Wezmę sobie teraz takie coś. Jest to smak zgniłego chyba jajca lub maślanego popcornu. Nie lubię popcornu z masłem. Nie wiem, jak to może smakować. Wiem jedno, zgniłe jajo na pewno będzie gorsze. Popcorn, ale jak mówiłem, nie lubię zbyt tego smaku. Okej, zjadłem. Jak to wcześniej mówiłem, popcorn z masłem jest dla mnie niezbyt dobry. Ostatnia fasolka na dziś. Jest to smak tutti frutti lub śmierdzące skarpety. Błagam, niech będzie tutti frutti. Tak bardzo chcę ten smak poczuć, żeby nie było już tego złego posmaku, bo cały czas mam ten zły posmak. To na pewno nie jest tutti frutti, ale nie jest złe. Śmierdzące skarpety nie są złe. Okej, okay. Zawsze muszę popić, bo mam taki niedobry smak. Musiałbym mieć jakiś sok tutaj. Nie poprawiłem sobie smaku. O, dżdżownica mi poprawi smak. Poprawiła, jest lepiej. Dobrze, więc to by było wszystko na dzisiaj. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Przypominam, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę. 4000 łapek to przepustka do obejrzenia kolejnego filmu. Mam nadzieję, że uda wam się wbić. Ja w was wierzę. Poza tym wbijajcie na mojego Instagrama oraz Snapchata. Wszelkie linki są na dole w opisie. Na Snapchacie jako pierwsi wiecie, co będę odpakowywać. Tam zawsze jest informacja pierwsza. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie obejrzałeś, bądź nie obejrzałaś tych tutaj odcinków, które się właśnie wyświetliły, to bardzo cię do tego zachęcam, ponieważ prawdopodobnie są ciekawe. Obydwa. Skromny ja. Nie, możesz sobie kliknąć najpierw w tego, a później jak już obejrzysz tego, to w tego. No, albo kliknąć w obydwa naraz i zobaczyć, który się wybierze. Trzymaj się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.